szczególnie grupę Towarzystwa Miejskiego Ziemi Mieleckiej. Tak, to jest. Przed Państwem zagra zespół Ahayo Fujian Bolivia, Beto i Tari. O pseudonimach, takie są ich pseudonimy. Czegoś więcej jeszcze się dowiemy, powiedzą też skąd pochodzą. Także serdecznie Państwa zapraszamy. A jeszcze zapomniałem dodać, że znajdujemy się w restauracji właściciela Macieja Rybki. Bardzo Wam dziękujemy, gości Mielec. Naprawdę dla nas jest miłe, że nie poznać czas. Tej pięknej grupy, my nazywamy Biznes, nasza rodzina. Po prostu dla nas przygotowaliśmy takie muzyka prosto z Anda, Ameryka Południowej. I witamy, zapraszamy na te piękne spotkanie z nami, zespół Ahayo Fujian Bolivia.
Tak się właśnie nazywa, po słowacku rybienok. Nazwy różne w różnych językach nas nie dziwią, mimo że języki pokrewne, ponieważ wiele miejsc w Tatrach ma tych nazw aż w czterech językach nadanych mnóstwo. Oczywiście nie każde miejsce, ale na przykład dolina, która jest poniżej, do której za chwilę zejdziemy, do wodospadu, po słowacku nazywa się Wielka Sudena Dolina, po naszemu Dolina Zimnej Wody. Jak popatrzymy na te dwie odnogi doliny, wyraźnie na dole mamy jedną dolinę, ale powyżej widzimy, że się dolina nam rozdwaja na prawą i lewą część. Ta prawa to jest Mała Sudena Dolina, po naszemu Mała Zimna Woda, a po lewej Wielka Sudena Dolina. Znowu, dalszy ciąg tej, po naszemu Dolina Staroleśna, zupełnie inna nazwa. Skąd tyle tych nazw? Czasami są również nazwy niemieckie, nazwy węgierskie. Nazwy wywodzą się z dawnych czasów, kiedy użytkowników w Tatrach było więcej niż dwie nacje. Nie tylko Słowacy i Polacy byli, byli również Niemcy, byli Węgrzy. Pamiętamy, że Węgrzy przez wiele lat tutaj mieszkali, więc te ich nazwy również przetrwały. W związku z tym porządne mapy, porządne przewodniki często mają nazwy w czterech językach aż. Czasami te nazwy są bardzo mylące, jeśli chodzi o tę wymienność polsko-słowacką. Bywa tak, że to samo miejsce nazywa się podobnie, ale dotyczy zupełnie czegoś innego. Na przykład jest coś takiego jak lodowa przełęcz. I ta lodowa przełęcz nazywa się Sedelkie. My mówimy siodełko na to miejsce, więc rzeczywiście można czasami się pogubić. Najlepiej mieć oczywiście mapę lub przewodnik. Co to w ogóle jest ten hrebienok? No to jest taki występ. Widzimy, że w górę od nas odchodzi grań, czyli tak grzbiet. Gdzieś tam wysoko sobie idzie, aż nikt nie w górach, a tutaj jest taka płaszczyzna się utworzyła i ta płaszczyzna została przez człowieka zagospodarowana. Kiedyś to był taki naturalny taras, teraz jest dalej naturalny taras, ale pokryty asfaltem, brukiem plus zabudowaniami. Co nas czeka w tej chwili? Jeszcze raz przypomnę, schodzimy na dół.
normalnym szlakiem górskim, czyli już to nie będzie chodzenie po asfalcie, po kostce, tylko schodzimy nierówną ścieżką na dół, na sam, do samej wody, do miejsca, gdzie płynie woda. Wzdłuż tego potoku będziemy podchodzić, mijając kolejne wodospady, schodząc do nich, robiąc zdjęcia bardzo ostrożnie, aż dojdziemy do tej ścieżki, którą tutaj widzimy wydrukowaną. Tam gdzieś z tego budynku wychodzi i tą ścieżką wrócimy. Czyli nasze kółeczko się zamknie tu, a skończy tutaj. Jeśli ktoś zostaje tutaj... No dobrze rosło. Nie rosło, a pierwsze rzędy. Nie dole była, nie? Mamy dzisiaj zachmurzenie dość duże i nie wszystkie wierzchołki są widoczne. Korzystamy z sytuacji, że to, co jest przed nami, widać akuratnie. Ten wierzchołek przed nami, otoczony chmurami, ale jednak bez chmur, to jest pośrednia graj. Nazwa pochodzi z pośredniego położenia pomiędzy dwoma odgałęzieniami doliny. Tutaj widzimy, że jest jeden ciąg doliny i później się ona rozdwaja. Właśnie pomiędzy nimi bita jest ta pośrednia graj. Piękny wierzchołek, jeśli chodzi o kształt, od tego nie możemy jeszcze docenić, ale z daleka byśmy na pewno docenili. Bez szlaku jakiegokolwiek, w sensie takiego szlaku turystycznego, czyli drogi wyznakowane jakimś kolorem, jakąś farbą. Tego tam nie ma, tylko dostęp mają albo katernicy, albo turyści z przewodnikiem wysokogórskim. Inaczej zdobywanie takich terenów jest poza, jest nie, no niedozwolone, jest poza prawem. Po prawej stronie masyw Łomnicy. Samej Łomnicy nie widzimy w tej chwili, bo też jest chmura. A po lewej masyw Sławkowskiego, którego widzimy tylko najniższą część, bo reszta się nam schowała za tym załomem. Ale to jest wszystko wyłożone w Suwasie, tak? Wszystko w Suwasie, oczywiście. Jak najbardziej. No nie, tutaj jest cichutko, nie ma ludzi specjalnie, więc jeszcze powiem o tych wodospadach. To jest taki szereg kaskad. Jedną już minęliśmy w dole, czyli długi wodospad. Za chwilkę będzie wielki i mały, jeszcze wyżej skośny, przy nich będziemy wszystkich. A jeszcze wyżej, pokażę Państwu z daleka, jest tak zwany olbrzymi, który znajduje się dużo wyżej, już do niego nie podejdziemy, ale będzie widoczny z racji tej, że drzewa, jak widzimy, się przerzedziły znacznie, ten drzewostan. Dużo jest suchych, lepsza widoczność, będziemy go widzieć z większej odległości. Te wodospady nie są wysokie, ale jest ich cały zespół, w związku z tym no, myślę, że są jednak atrakcją, tym bardziej, że widać to, jaka jest potężna siła wody, że to są granitowe skały, bardzo odporne na wietrzenie, na działanie jakichkolwiek czynników, a woda przez tysiące lat, setki tysięcy płynąc naruszyła te podłoże, wcięła się w głąb, wcina się cały czas zresztą. Takie kotły zobaczymy w Wirunie, gdzie woda krąży. Tam się znajdują również kamienie, które wirują i coraz bardziej wybierają. Te koty są coraz głębsze, coraz głębsze. Tutaj to jest, no można powiedzieć, ewenement, bo przeważnie takie właśnie kotły wirowe robią się na podłożu osadowym, na przykład w Dolinie Białego u nas, czy w Sążyskiej, gdzie są skały osadowe mięciutkie, w porównaniu oczywiście z tymi skałami, tam jest to sprawa normalna. Tutaj widzimy, że ta działalność wody była wyjątkowo długa i no dużo tej wody po prostu płynie, więc oddziaływuje silnie na podłoże. Dobrze, chodźmy dalej.
wyszyście, taka pałucha, to są ryżociny. Ryżociny, bo to są kościoły, które jest tylko jedno na drugie to nakładane, więc taka jedno jest ze znak. A na samym końcu jest to średnio dwa. Taki przybeczek tam, na którym gry zaraz zajdą, to jest 13 kół. Nie, tam nie ma. Natomiast można przejść z godziny. Czyli nie tylko kondycja, ale również i broń Boże, zborność ruchu. Nie być szarmanckim dla pan jak to. Starszy pan. Proszę. No to dojebano. Słowianki przyjeżdżamy. Może na to. Ogólnie się do tyłu. Tam jest list? Widzisz? Moją kanapkę. Lisek! Lisie! No Małopolskie, Śląskie. Tak, szczęki śpiewa. Absolutnie. To teraz najważniejsze. Chłopie, jesteś coraz ciekawie dla nas, bo jak nie gramy, dopiero nic się dzieje. To jest taki, się dzieje, a nie jak mówię, jak anioł, no bo nic, w ogóle nic się dzieje. Jak kiedy Polacy już jest po jednego, to jest inaczej. Tak? Taka różnica. Po prostu, tak, i po prostu was kochamy. Po prostu jesteście ciekawe i wiemy, że wy lubicie nasze rytm, nasze muzyka, o której my gramy dla was. Dedykujemy zawsze cały ten odcinek, który jest właśnie muzyka Bolivia. I to już muzyka Anda Bolivia i to leci tak.